Cześć, witajcie na kanale Riser w grze Scrap Mechanic. Dzisiaj mamy pierwszy odcinek tej gry. Obserwuję już ją od powiedzmy stycznia mniej więcej i widzę, że ona przechodzi tutaj bardzo dużo fajnych update'ów i rzeczywiście warto w nią sobie zagrać. Jest to bardzo fajna gra dla osób bardzo kreatywnych. Ja kupiłem tą grę na G2A za 62 zł, na Steamie kosztuje 20 euro. Także link do kupna z G2A znajdziecie w opisie pod spodem. No i naprawdę zachęcam do kupna tej gry, bo można w nią grać i grać, jest bardzo fajna. Ja póki co nie gram w nią długo, gram jakąś tak pół godzinki, coś takiego. I wymyśliłem sobie, jaki fajny projekt możemy zrobić. Może powiem, o co chodzi tak na początek w tej grze, bo na pewno nie wszyscy wiedzą, ale na pewno dużo osób już ogarnia, więc tak na szybko powiemy. W grze mamy dużo opcji budowania, tutaj mamy jakieś różne klocki, które służą do budowy. Czekajcie chwilkę. Które służą do budowy różnych rzeczy. Można budować nawet jakieś takie budowle, konstrukcje, nie tylko jeżdżące, ale też jakieś budynki i jakieś takie latające rzeczy. Także tutaj kreatywność jest po prostu naprawdę bardzo fajna. Tylko może trzeba troszeczkę poznać podstawy fizyki, ale tutaj mamy taki samouczek, dzięki któremu możemy mniej więcej na początek ogarnąć, jak co działa, bo te elementy w tej grze są bardzo fajne. Ja jeszcze jestem naprawdę świeżak w tą grę, nie oglądałem nic i nie czytałem żadnych poradników, także nie wiem, jak mi się uda. Póki co zrobiłem tylko to autko. No i ono jakoś tam zaczyna jeździć w miarę, więc to jest takie podstawowe w ogóle jeszcze tutaj z tego samouczka, który jest w grze. Także nie jest to nic specjalnego, ale jakoś jeździ. I dzisiaj ja chciałbym wam przedstawić projekt budowy statku, motorówki. Jeszcze nie wiem, co to do końca będzie. Póki co zbudowałem jakąś taką wstępną konstrukcję. Jeszcze tutaj musimy dużo rzeczy dopracować. Tutaj też już są jakieś koła. Ale nie wiem, szczerze powiem, nie mam pojęcia, czy to będzie kiedykolwiek jeździć, bo to wygląda póki co tragicznie. Wygląda jak taki klot. Nie wiem, czy to w ogóle będzie jeździć. I miałem problem ze zbudowaniem trochę większego niż to. A dlatego, że statek nie wiem, czy się uda akurat ruszyć. No ale spróbujmy. No ja tutaj jakby mam już ten zalążek, więc warto będzie to kontynuować tą budowę, bo to myślę naprawdę może być coś fajnego. W ten sposób się buduje, jest to dość łatwe, dość intuicyjne, czasami nam się po prostu klawisz może tylko omsknąć, ale tak poza tym to naprawdę jest to bardzo, bardzo fajne. Ale możemy też od razu kasować sobie jakieś takie rzeczy, jak nam coś nie wyjdzie. Także naprawdę grę można zdecydowanie polecić, jeżeli ktoś ma trochę czasu, chce pobudować jakieś różne fajne rzeczy, jakieś. Ja mam już kilka takich projektów, więc nie chcę też za bardzo zdradzać. Mam nadzieję, że też jakby widzicie po raz pierwszy taką budowlę, bo póki co patrzyłem na YouTube, ja staram się tak budować raczej nie tak jak wszyscy, tylko coś innego, bo widziałem, że niektórzy tam kopiują od innych, więc mam nadzieję, że pokażę, uda mi się wam pokazać kompletnie jakby takie nowe budowle. Dobra, pyk, pyk, tutaj, a nie, można jednak tutaj to włożyć, tylko teraz nie mogę się tam na górę dostać, nie? To będzie motorówka, więc tutaj będziemy mieli dziób. Dziób sobie jeszcze później obudujemy, a natomiast tutaj będzie kokpit, więc musimy też tutaj zrobić lekkie podwyższenie, ale nie za bardzo jakieś takie duże. Czekajcie, zrobimy to może tutaj. Lekkie podwyższenie. Ja jestem żeglarzem, więc mniej więcej ogarniam, jak tutaj te łódki powinny wyglądać. Także tutaj będziemy mieli taki kokpit. Jeszcze go sobie później obudujemy, a tutaj będziemy mieli zejście do podpokład, tak? Więc tam będzie można jakieś ewentualnie rzeczy sobie schować, tak? Żebyśmy mieli mniej więcej odwzorowanie, jak to powinno wyglądać rzeczywiście na jakichś takich łódkach. Więc tutaj po pierwsze musielibyśmy w takim razie zrobić jakąś rampę albo schody. Wiem, że można zrobić rampę, a ze schodami mi się nie chce za bardzo bawić. Nie wiem, czy nie mogę zrobić mniejszych. Chyba jednak w takim razie będziemy musieli użyć schodów. Czekajcie, gdzieś tutaj były schody. Wybaczcie, że może na początku to będzie troszkę słabo to szło, to cała budowa. Ale uwierzcie mi, że efekt końcowy chciałbym, żeby był naprawdę bardzo fajny. Tak, dobra. Szkoda, że nie mogę tam wejść pod to, bo tak mi ciężko jest zbudować. Bo mamy dwa schodki, a teraz jak zrobić te schodki niżej? Chyba, że kucnąć mogę. O, dobra, można kucnąć. Także pyk. Pyk. Pyk.
No, buduj tam pod spodem, stary. W momentach, kiedy nie będę mógł czegoś zbudować, to będziemy pauzować sobie tą grę, żeby to było wszystko bardziej przejrzyste i fajne. No nie mogę, dobra, ale powiedzmy, że tak to będzie wyglądało. W sumie to jakoś tam działa na początek. Nie wiem, będę miał problem ogólnie z wejściem tutaj na górę. Będę musiał jakąś windę zbudować, co też nie jest łatwe. To też może być hardcore. Wcześniej budowałem jakieś pojazdy i one gdzieś są tutaj porozrzucane, bo one w ogóle nie jeździły. No, także tutaj się osiedliliśmy i tutaj będzie nasz hangar. Później zbudujemy sobie inne budynki. Ja mam w ogóle, ja naprawdę już wypisałem sporo pomysłów, więc jeżeli Wam się będzie podobał ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie. Jeżeli macie jakieś propozycje, co można zbudować, bo tutaj można zbudować prawie wszystko. Ograniczenia są tylko takie, że po prostu trzeba zdobyć jakieś doświadczenie w tym budowaniu. No to jeżeli macie jakieś pomysły, to komentujcie i chętnie jakby się za to zabiorę. Tutaj mamy, okej, czyli musimy jeszcze tutaj trochę dopracować. Pyk. Może tak. Może tak. No i dobra, w sumie jest całkiem fajnie, całkiem w porządku. Tylko, że tutaj zabudowałem. Dobra, to tutaj zrezygnujemy z tego. Tak, żeby było równo po obu stronach. Chcielibyśmy zachować tutaj symetrię, to jest jednak ważne, więc musimy uważać. Aj, czekajcie, bo tutaj źle zrobiłem. Musimy jakby trzymać te środki ciężkości. Ja nawet nie wiem jeszcze, gdzie postawię silnik i gdzie postawię siedzenie pasażera, znaczy kierowcy, bo pasażera to akurat nie będziemy robić. Dobra, pyk. Gra jest czasami wyczerpująca trochę, bo się człowiek denerwuje po prostu. Nie, czasami właśnie szkoda, że tutaj nie ma napisane na przykład co robić, co zrobiłem źle, prawda? To by było fajne, żeby coś takiego twórcy zrobili, że na przykład tutaj zrobiłeś źle, żeby była taka podpowiedź z tym środkiem ciężkości na przykład. No dobra, tutaj mamy w sumie gotowe. Tutaj będzie taki jakby railing, tak? Zabudowany, więc tutaj mamy ten dziób. Tutaj mamy nasz kokpit, czyli tutaj musimy zrobić mniej więcej siedzisko kierowcy, ale pytanie, czy no dobra, niech będzie, że tutaj zrobimy to stanowisko kierowcy. To jest środek? Chyba tak będzie bardziej środek. Może. Aha, teraz nie mogę zejść. A w ogóle nie mogę zejść. Źle to zrobiłem, tak? No to bez sensu, jeżeli ja nie mogę zejść. Dobra. Teraz już będziemy mogli zejść. Wejść, powiedzmy też. Po drobnych jakichś tam komplikacjach. Dobra, czyli tutaj zrobimy sobie pyk. Silniki damy gdzieś tutaj z tyłu. Nie wiem, ile tych silników będzie musiało być. Ja w ogóle nie wiem, czy to będzie kiedykolwiek jeździć, więc może sprawdźmy to po prostu podłączając silnik. Nie wiem, czy jeden silnik starczy na coś takiego. Nie wiem do końca, jak to będzie działać. Nie wiem, czy to w ogóle pojedzie gdziekolwiek. No, ale możemy sobie go tutaj załączyć. Nie wiem, jeden silnik do takiego czegoś wielkiego, to nie wiem, czy to jest ok. I tam na dole mamy, musimy sobie połączyć tutaj tą kierownicę z tymi punktami różnymi. One będą, dzięki temu będziemy mogli skręcać tą naszą maszyną. Ona ma 6 kół. I teraz musimy też połączyć silnik z naszymi kołami. Więc sobie robimy tak. Pyk. No, trochę chyba jednak zaszalałem z tą ogólnie budowlą na początek, z takim statkiem. No ale zaczniemy z grubej rury, to później będzie już może łatwiej. O ile się to w ogóle uda. Aj, tam nie przeszło. Chyba jestem za daleko. O, dobra, już chwyciło. To sprawdzimy, czy to w ogóle jeździ. Jeżeli jeździ, to będziemy mogli dalej zacząć. The engine is already connected to ma. Aha, dobra, czyli jednak trzeba jeszcze jeden zrobić, będzie silnik. O kurde, to jak to będzie działać w takim razie? To może na razie odłączmy te środkowe koła. Bo jednak silnik może być podłączony tylko do pięciu, czyli nie wiem, jak to zamontować, żeby to w ogóle działało.
No jest problem, bo ja w ogóle teraz nie wiem, czy ja. Nie, no dobra, chyba będę mógł wejść, więc musimy sobie tak. Skasujemy tą naszą blokadę, zwolnimy, wejdziemy na górę, włączymy silnik i zobaczymy, czy to coś jeździ. Ale wygląda fajnie, jakby to jeszcze pomalować, to w ogóle by było ekstra. Dajmy sobie moc. Taką może jeszcze nie za szybką, żeby nam się to jakoś nie przewracało. Nie jedzie. Czy jest za słaba moc? Czy potrzebujemy więcej silników? Może jest za ciężka ta konstrukcja? Czekajcie, jeszcze damy sobie większą moc. I sprawdzimy. Okej, już się rusza, czyli znaczy się, że może jeździć. Koła się źle skręcają. Czekajcie, musimy to sobie na drugą stronę zrobić. Ale już coś tu jest. Tylko że obraca się dookoła, a to powinno. Powinno jechać nam do przodu, więc o co chodzi? Dobra, wiecie co? Ja zaraz wykminię, bo chyba po prostu nie ma środka ciężkości. Myślę, że to o to może chodzić. Poczekajcie chwilkę, to już zrobimy sobie za kulisami. Dobra, słuchajcie, wiem, co źle zrobiłem. Po prostu koła były źle ustawione, w złą stronę jeździły. Teraz już wszystkie są w jedną stronę ukierunkowane, więc powinno nam pójść ok, powinno już jechać. Dobra, wsiadamy, robimy test. Wow! Słuchajcie, to jeździ. Szkoda, że. O, możemy dać dalej kamerę. To jeździ, zajebiście. I w ogóle dobrze, że mamy te resory, bo tutaj. O kurde! Zarzuca! No to dobrze, to jak zarzuca, to znaczy, że dobre wiatry są. Także słuchajcie, to jeździ. Więc pozostaje nam tylko to jeszcze troszkę poprawić. Musimy zamontować pozostałe koła. One w sumie się kręcą, ale musimy je podpiąć pod silnik i dokończyć tą naszą motorówkę, żeby ona troszkę fajniej może wyglądała. W ogóle to jest taki kloc. Nie wiem, czy gdybyśmy zbudowali tą naszą. To w sumie taka amfibia bardziej jest, bo to jeździ. Ale wydaje mi się, że mogłoby pływać, więc zaraz zbudujemy sobie jeszcze taką kabinę kierowcy. Dobudujemy tutaj wszystkie fajne rzeczy, żeby to wyglądało dobrze. Ale jestem jak na razie zadowolony. Nie wiem, czy jeżeli podłączę więcej silników, czy będzie wtedy szybsze. Ale moglibyśmy też zrezygnować z kilku rzeczy, żeby może było troszkę. No zrobiłem taką kluchę, taką krowę wielką, więc to też nie za dobrze. Ale czekajcie, zrobimy sobie tutaj coś takiego jak taki jakby kokpicik kierowcy, tak? Jak, nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Ale taką jakby. No zresztą zobaczcie, kabinę może. O, kabina, tak jest. Zapomniałem słowa. Więc zrobimy sobie taką fajną kabinkę. Ale jestem zadowolony, że to jeździ w ogóle, mówię wam. Bo byłem pewny, że to nie pojedzie. A to jedzie i nawet prosto i się nie przewraca jakoś mocno. Więc po prostu trzeba tam więcej kół. Jak zrobimy więcej kół, no to wtedy ono będzie bardziej stabilne i będzie naprawdę jeszcze lepiej. Więc. O, ja spadłem. Będzie bardziej stabilne i będzie lepiej tym jeździć sobie. Tylko właśnie muszę uważać, bo taką mało stabilną zrobiłem tą konstrukcję. Mogę wypaść z niej też łatwo. Pytanie, czy to są jakieś szybki, sprawdzimy, bo gdzieś chyba mogą być. Skoro można budować budynki, no to szybka by się tutaj przydała jakaś, nie? O, możemy zrobić sobie tu nawet ogródek. O, wiem, co zrobimy. Zrobimy sobie, oznaczymy naszą łajbę. Zrobimy w ogóle, jak ona się nazywa, że to jest taka czacha rajzerowa. Ops. Dobra, to jest taki rajzer, płynie zajebiście. To wygląda naprawdę fajnie. Elegancko. Zobaczmy, czy ta szyba jest. Chyba nie ma. Chyba niestety szyby nie ma. Nie wiem, co to jest. Tube short, ok. Szyby nie ma. Możemy zrobić sobie kibelek. Miejsce pasażerów. Dobrze, zróbmy miejsce dla pasażerów. To może tutaj w tym kokpicie. Ogólnie kokpit w motorówkach tak troszkę inaczej występuje. W ogóle to jest troszkę inaczej zbudowane. Ja miałem na początku nadzieję zrobić jakąś żaglówkę, ale stwierdziłem, że żaglówka to i tak nie mam jak zrobić żagla. A tak to po prostu maszt byśmy mieli, więc maszt w sumie i tak można zrobić, także
Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać ta budowla. Jak na pierwszą jest całkiem ok. A uwierzcie mi, że pomysłów mam jeszcze bardzo dużo. Szczególnie dla osób, jeżeli są widzowie akurat tej serii trochę starsi, to mam bardzo fajne pomysły jakichś takich pojazdów z różnych filmów i seriali. Myślę, że to może się bardzo fajnie spodobać. Dobra, pykniemy tutaj. No dobra, wygląda to całkiem nieźle. Tutaj tylko wystarczy zaprosić gości, powiedzmy sobie, na tą imprezę. Tam już zaraz zrobię drzwiczki, żeby... Znaczy dobra, no tutaj nie powinno być drzwiczek. Powinno być wejście tak naprawdę na samą górę, bo przecież tutaj by nam przeciekało. Więc ja tylko muszę przeczytać, jak działają takie przełączniki. Zaraz do Was wrócę, żebyśmy mogli skończyć tą budowlę naszą. Dobrze, słuchajcie, uczyniłem mega postępy, bo zrobiłem taką zajebistą rampkę, że jestem mega dumny z niej. Patrzcie na to. Pięknie się tu wchodzi, nie ma żadnego problemu. Tutaj tylko trzeba głowę na końcu schylić, bo zrobiłem po prostu za nisko w środku, ale jest po prostu idealnie. O, jakiś tutaj lag był. Pięknie to wygląda i zrobimy sobie teraz dodatkowe koła. Bo trzeba będzie ich więcej. Zobaczcie w ogóle te amortyzatory, one tam nie istnieją tak w sumie. Czekajcie, które to były offroady. Dobra, zrobimy sobie te offroadowe. O ile mi się uda, bo patrzę, że może być ciężko z tym postawieniem. Trzeba by go było wziąć na podnośnik niestety. Także zaraz, chyba że zrobimy to. To nie jest chyba takie ten, chyba... Bo zdjąłem go z tego podnośnika i nie wiem, czy teraz będę mógł go jeszcze raz założyć, ale czekajcie, może jednak nie trzeba nawet będzie. Chociaż chyba trzeba będzie. Więc weźmiemy sobie podnośnik. Przerzucimy sobie te nasze nie wiadomo co. I pięknie, dobra, super to wygląda. Możemy sobie teraz zrobić tutaj te amorki. A, dobra. To jest tak profesjonalna maszyna, że ja jestem zdziwiony. Nie wiedziałem, że ja potrafię być tak budować. Jest naprawdę, jestem zadowolony. Jeżeli to jeszcze będzie jeździć tak jak chcę, to będę naprawdę z tego dumny. Tutaj szybko te koła zróbmy. Pyk. Pyk. I będziemy musieli też zainstalować dodatkowe silniki na te koła. No, tylko właśnie, ja teraz tak pomyślałem sobie, że przecież to jest 6 kół, a on tylko działa na 7, tak? Więc no nie wiem, jak to pyknie nam. Dobra, musimy chyba zdjąć już to. Dobra, super, pyk. Wchodzimy sobie, instalujemy nasze silniki. Chyba że damy po jednym, jedno tutaj, jedno tutaj. Dobra, super i musimy je połączyć z tymi kołami. Zaraz jeszcze sprawdzimy, czy te koła wszystkie się kręcą w tym samym kierunku, czy w innym, bo jeżeli w innym, to trochę lipa. No i my sobie tutaj... Okej, on się trochę rusza. Więc to też niedobrze. Musimy to połączyć chyba z kierownicą po prostu. Tak, jeżeli muszę połączyć z kierownicą, żeby one chodziły tylko wtedy, gdy my uruchomiamy ten silnik. Dobra, super. To tutaj też dajmy sobie moc na maksa. Dobra, idealnie. To teraz zobaczmy tylko, czy one się kręcą wszystkie w tym samym kierunku. Nie kręcą się w tym samym kierunku, więc pyk, pyk. Pyk. A tamte się kręcą w dobrym kierunku. Dobra, to teraz możemy sobie tutaj jeszcze... Tutaj to jest ta maszynka, która działa na ten przełącznik tutaj, tak, żebyśmy mieli dopracowane. Nie wiem, czemu nie można podłączyć drugiego tego przełącznika, tylko jeden jest. Więc zrobimy sobie teraz wykończenie i zobaczymy tylko, czy to na pewno jeździ. Więc szybko sobie ustawimy tutaj rzeczy, które będą nam jeszcze potrzebne. To jest tak potrzebne. To... Dobra. Nie wiem, jak to wygląda, ale jeżeli tak jakbym chciał, to jest super. Dobra, jest genialnie. Takie mamy, będziemy mieć takie relingi fajne. Dobra, pyk. Okej, teraz coś mi nie wyszło, ale to już trudno, w sumie fajnie wygląda.
No i słuchajcie, tak to wygląda. Moim zdaniem bardzo fajnie. Tutaj mamy jeszcze takie silniki, można je podłączyć i to będzie takie nitro, ale myślę, że polecimy bardziej w kosmos niż do przodu. I jednak to nie jest statek. Uznajmy, że to jest amfibia i myślę, że to jest całkiem fajna amfibia. Tutaj jeszcze sobie położymy, może w ogóle zrobimy jakieś takie, wiecie co, żołnierskie ogólnie budowle. Gdzie jest ten toilet? Dobra, z Lewson, elegancko. No i słuchajcie, jak dla mnie wygląda bardzo fajnie. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Sprawdźmy tylko jeszcze, czy to na pewno jeździ. A czekajcie, bo nie zamknięte są drzwi. A właśnie, bo to jest głupie, bo ja nie mogę w sumie zamknąć tych drzwi. Jak ja jestem w środku. A jeżeli na przykład zmienię na chwilkę, pyk. Dobra. No, bo musimy zamknąć przecież te drzwi, to jest bez sensu, jeżeli będą otwarte. Bo one mi się tylko otwiera teraz, bo musiałbym włączyć ten przycisk. Czekajcie, jak to zrobić? Czy on mi zadziała? Jeżeli ja podłączę ten drugi przycisk, przed chwilą mi nie działało, ale może teraz. No nie, to nie działa niestety. Więc jakby to zrobić? Czekajcie chwilkę. Rozwiązanie po prostu banalne. Musimy zrobić tak po środku mniej więcej ten przycisk i teraz możemy sobie otwierać i zamykać z każdej strony, z której będziemy. Więc jest to idealne rozwiązanie tutaj dla mnie. I ostatnia próba. Czy to pojedzie? Nie mam chyba już. Dobra. Już nie stoi na tym wysięgniku, więc można jechać. O, chyba mam tył za ciężki. Chyba trzeba by było doważyć trochę przód, bo tam są te silniki. Chyba dlatego tak jest. Jak te koła słabo skręcają, bo no trudno, żeby dwa koła skręciły 8 pozostałych. Ale słuchajcie, to jeździ, to pewnie też by pływało, gdybyśmy się postarali. Także jest to amfibia. Moim zdaniem projekt całkiem udany, jak na pierwszy, więc mam nadzieję, że Wam się podoba. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę pod odcinkiem, komentujcie, może macie jakieś pomysły, co by tutaj zbudować. Mam nadzieję, że Wam się seria będzie podobała. Jeżeli tak, to będzie tych odcinków dużo więcej. A dzisiaj to już wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia, mam nadzieję, w następnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć!